Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu Rady Miejskiej i Pana Burmistrza. Witam serdecznie Szanowną naszą orkiestrę. Nie bez powodu, żeśmy dzisiaj tu jesteśmy. I pozwolicie Państwo, że wykorzystamy przerywnik tego pięknego koncertu do równie ważnej uroczystości. Mianowicie w roku 2016 za pośrednictwem pani radnej Barbary Wierzbickiej do Rady Miejskiej Sierpca wpłynął wniosek o przyznanie dla Młodzieżowej Orkiestry Miejskiej medalu zasłużony dla miasta Sierpca. Po zweryfikowaniu tego wniosku przez komisję weryfikacyjną oraz w późniejszym terminie przez zaakceptowanie Rady Miejskiej znalazło to ten wspaniały oddźwięk i właśnie dzisiaj dla tego powodu tutaj jesteśmy. Pozwólcie Państwo, że przytoczę wniosek, jaki wpłynął do Rady Miejskiej. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu istnieje 116 lat. Od 1985 roku funkcjonuje pod dyrygenturą pana Michała Głowackiego. Orkiestra działa w 40-osobowym składzie plus 15 mażoretek. Orkiestra ma charakter koncertowy. Repertuar orkiestry zawiera rozległy wachlarz gatunków muzycznych. Są to utwory nie tylko o charakterze marszowym czy okolicznościowym, ale również wykonują szeroko rozumianą muzykę rozrywkową, filmową i muzykalową oraz taneczną. Przez wszystkie lata swojego istnienia służy społeczeństwu, uświetlając największe uroczystości państwowe, kościelne i świeckie w mieście i okolicach. Zespół koncentruje na festiwalach, przeglądach, konkursach, imprezach komercyjnych i charytatywnych w całym kraju. Gdańsk, Warszawa, Płońsk, Chełmża, Kwidzyń, Płock, Świnoujście oraz za granicą. Niemcy, Włochy, Czechy. Orkiestra posiada w swoim dorobku wiele sukcesów. Między innymi są to drugie miejsce za koncert w Niemczech w 2004 roku, pierwsze miejsce w 2006 roku w przeglądzie międzypowiatowym w Gwozdowie, drugie miejsce w 2008 roku w międzypowiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Gąbinie. W 2008 roku udział w 18. Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Czechach. Trzykrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek we Włoszech w 2006, 2007 rok i 2013 rok. Koncert we Włoszech w 2014 i 2015 roku. Swoją działalnością Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sierp na trwałe wpisała się w historię naszego miasta. Za całokształt działalności, za godne reprezentowanie i promowanie naszego miasta zarówno w kraju, jak i za granicą Rada Miejska Sierpca w uznaniu zasług postanowiła przyznać Młodzieżowej Orkiestrze Dętej medal zasłużony dla miasta Sierpca. Pozwolicie Państwo, że odczytam uchwałę. Uchwała nr 2002/22/2016 rok Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie przyznania medalu zasłużony dla miasta Sierpca. W uznaniu zasług dla miasta Sierpca przyznaje się Miejskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu medal zasłużony dla miasta Sierpca. Poproszę przedstawicieli Młodzieżowej Miejskiej Orkiestry o odebranie uchwały i symbolicznego medalu. Szanowni Państwo, nie byłoby większości dużych imprez i świąt
narodowy, które obchodzimy w sierpcu, bez obecności orkiestry. Na stałe już w ten nasz krajobraz sierpecki się włączyła, wtopiła. To już 116 lat, nie tak dawno mieliśmy uroczystości. Tutaj kolejne wyróżnienie, medal zasłużony dla miasta Sierpca, który pokazuje, jak ważną rolę dla nas, dla sierpeckiej młodzieży spełniacie, ucząc, kształcąc i wypełniając wolny czas naszej młodzieży wartościowym zachowaniem. I na pewno za to chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować na ręce tutaj kapelmistrza Justyny. My, korzystając, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest to dla nas naprawdę bardzo duży zaszczyt. Przez wszystkie lata bardzo chętnie zawsze angażujemy się i uczestniczymy w inicjatywach na terenie tego miasta i staramy się godnie reprezentować nasze miasto i region w kraju i za granicą. Jesteśmy zaszczyceni i dumni. Cieszymy się, że nasza praca i 116-letni wkład w życie kulturalne Sierpca został zauważony i doceniony. I szczególnie ciepło chcemy podziękować pani Barbarze Wierzbickiej za złożenie tego wniosku. Bardzo serdecznie dziękujemy całej Radzie Miejskiej, panu burmistrzowi, rodzicom i wszystkim, którzy przez te wszystkie lata nas wspierają. I to odznaczenie nas zobowiązuje do dalszej pracy i wysiłku na rzecz tutaj działania na terenie naszego miasta i dla naszych mieszkańców. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Ja jeszcze w woli przypomnienia, odkąd się spotykamy, to już 2 lata w urzędzie, mamy dużo rzeczy jeszcze do nadrobienia. I jedną z tych rzeczy udało się w ostatnim roku zrealizować. Pojawili się Państwo tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, mam nadzieję, że na dłużej i że ta lokalizacja przypadnie Państwu do gustu, a innym grupom, które ćwiczą, muzyka będzie do tańca, jak tutaj widzę, pasowała i przygrywała. Także mam nadzieję, że małymi kroczkami będziemy poprawiać tą sytuację i będzie coraz lepiej.